Dziś opowiem Wam o tym, jak pozbywać się rzeczy mądrze. Ostatnimi czasy czuję pełno bodźców. Kup to, zniżka tu, promocja tam. I zdaje mi się, tak myślę, że nie tylko ja mam powoli dość takich mocnych, aż agresywnych działań marketingowych niektórych marek. Sama pracuję w marketingu i jakby dobrze rozumiem to, że marki przeżywają trudny okres i chcą w jakiś sposób przyciągnąć klientów, ale musimy pamiętać o tym, że nie zawsze to, co widzimy w ekranie telefonu, komputera, telewizora czy w ogóle na przykład w gazecie, jest nam potrzebne. I super promocja może być kusząca, ale ostatecznie kończymy z nadmiarem różnych przedmiotów i dzisiaj ja będę pozbywała się pewnego nadmiaru. Zawsze przed kupnem powtarzam sobie jedno bardzo ważne pytanie. Czy jest mi to potrzebne? I pomimo, że naprawdę staram się nie kupować impulsywnie i rzeczywiście z rozsądkiem podchodzę do różnych rzeczy, to wciąż zdarza mi się dochodzić do momentu, kiedy po prostu coś kupię i potem okaże się, że jest niepotrzebne. Nie jestem minimalistką i nie staram się być, ale jednak nie lubię nadmiaru, nie lubię posiadać niepotrzebne, lubię ładne przedmioty, ale też nie chcę ich mieć mnóstwo. Lubię przedmioty potrzebne, ale takie, które są naprawdę potrzebne i użyteczne i często też użytkowane. Jednak po kilku latach mieszkania na swoim poczułam, że mamy już tutaj trochę za dużo, bo jednak były jakieś imprezy rodzinne, urodziny, święta i dostaliśmy trochę prezentów, trochę mamy rzeczy, które gdzieś tam po prostu były potrzebne i trzeba było na szybko coś kupić, a potem okazywało się, że to był po prostu chwilowy użytek i tyle. W badaniu społecznej odpowiedzialności konsumentów z 2020 roku przeczytałam bardzo ładne stwierdzenie. Wszyscy bylibyśmy lepsi, gdybyśmy konsumowali mniej. Tak nawiasem 58% ankietowanych zaznaczyło, że zgadza się z tym stwierdzeniem. Więc potrzeba posiadania mniej jest widoczna co krok, a mimo to tych rzeczy zbiera nam się coraz więcej. Zaczęłam od porządku w mojej szafie i tutaj było trochę do roboty, bo jednak pozbierało mi się dość dużo rzeczy. Niepotrzebne ubrania, coś, co już po prostu było totalnie zjechane, bo ja też wychadzam moje ubrania, tak jak Wam mówiłam w filmie o moich ubraniach i jak je pielęgnuję. Nie posiadam wielu ubrań, mimo wszystko czasami muszę wymieniać garderobę. Mieliśmy też rzeczy, które były już na przykład niepasujące na nas i na nasze figury, no szczególnie moja trochę się zmieniła przez ostatnie lata, ale tak to chyba jest, jak jest się prawie 30-latką. Tak więc, co zrobić z niechcianymi przedmiotami? Ubrania możemy oddać, na przykład do Ubrania do Oddania i jest to stowarzyszenie, akcja, firma. Możemy wysłać do nich większą ilość ubrań i tutaj organizatorzy proszą o to, aby była to taka większa paczka, powiedzmy wielkości walizki. Ubrania oczywiście powinny być niezniszczone, mogą to być także buty bądź różne torebki, takie wiecie, bardziej akcesoria. Ubrania te mogą iść na sprzedaż do butików, gdzie możemy znaleźć ubrania z drugiego obiegu i są tutaj rzeczywiście selekcjonowane te najlepsze kąski, ubrania. Z drugiej strony część ubrań również idzie na recykling i inne akcje takie prośrodowiskowe. Oczywiście są również kontenery PCK i tutaj w ogóle te wszystkie kontenery na ubrania, książki bądź inne rzeczy. I tutaj rzeczywiście przestrzegam Was, żebyście zwracali i zwracały uwagę, do jakiego kontenera wrzucacie swoje niepotrzebne rzeczy. No i siód. Jeżeli chodzi o PCK, to tutaj rzeczywiście macie pewność, że ubrania pójdą na przykład do lumpeksów, a środki z ich sprzedaży zostaną przeznaczone na cele charytatywne. Dodatkowo organizacja współpracuje również z firmą Wtórpol, która zajmuje się recyklingiem używanej odzieży. I właśnie to, czego nie wiedziałam, a ostatnio się dowiedziałam, kiedy chciałam wyrzucić część po prostu moich rzeczy. Nawiasem mówiąc, miałam trochę takich, wiecie, pojedynczych skarpetek, które gdzieś po prostu zaginęły. I takie skarpetki również możecie wrzucać do kontenerów. One pójdą na przykład na biopaliwo. Wełniane swetry Wtórpol wysyła do Indii i to idzie na dywany. Z dżinsu robi się na przykład papier. W ten sposób rocznie przetwarzane jest 65 milionów kilogramów odzieży. Bardzo, bardzo dużo. Ile więcej byłoby, gdybyśmy z rozsądkiem wyrzucali rzeczy do odpowiednich kontenerów, bądź ile mniej by było, jakbyśmy mniej konsumowali. To, co jest dosyć ciekawe, jeśli chodzi o ubrania, to od 2025 roku mamy mieć oddzielną frakcję
właśnie na odzież. I jestem ciekawa tego rozwiązania, jak to będzie wprowadzone i czy rzeczywiście w naszych śmietnikowych altankach będzie oddzielny kontener odzieżowy. To jest zarządzenie Unii Europejskiej, więc na pewno będziemy jeszcze o tym słyszeć. Ale robiłam też porządki z rzeczami i o tym Wam opowiadałam i pokazywałam w ostatnim odcinku z odgracaniem. Miałam między innymi trochę kubków, książek, też innych takich powiedzmy rzeczy kuchennych, które chciałam oddać. I tutaj stwierdziłam, że oddam rzeczy do podzielni. Podzielnie to takie miejsce, gdzie możecie oddać niepotrzebne rzeczy po to, żeby ktoś inny, kto tego na przykład potrzebuje, sobie wziął. Jest to oczywiście działanie nieodpłatne, ja nic nie dostałam za te rzeczy, tylko satysfakcję może, że komuś w jakimś stopniu pomogłam. Pojechaliśmy do współdzielnika i tam zaniosłam właśnie część rzeczy, które nie były mi już potrzebne i powiem Wam, to co widzimy w internecie bardzo często mija się z tym, jak to wygląda na żywo. Bardzo często podzielnie pokazują się z takiej bardzo ułożonej strony. A musimy pamiętać o tym, że to, czy tam będzie dużo, czy mało ludzi, też gdzieś tam może odbijać się na nas. Ja niestety trafiłam na naprawdę duży tłok, gdzie nie do końca czułam się komfortowo, ale to jest moja fobia jakaś społeczna, chyba popandemiczna jeszcze. Chociaż wydaje mi się, że nie mam co się zniechęcać i jakbym odniosła te rzeczy w mniejszym tłoku, to może po prostu byłabym bardziej zadowolona. Mimo wszystko widziałam, że moje kubki na przykład były od razu rozdysponowane, więc cieszę się z tego. Pewnie ktoś tam z nich pije, może teraz właśnie herbatkę. Do podzielni możecie oddać nie tylko przedmioty, ale również ubrania. My oddaliśmy także kilka moich takich naprawdę dobrej jakości rzeczy, które praktycznie były niezniszczone, bo stwierdziłam, że po prostu nie będę wrzucała ich już do kontenerów, tylko rzeczywiście to się nadawało do tego, żeby ktoś jeszcze w tym na spokojnie, totalnie mógł chodzić. Ale pamiętajcie, że ubrania przed oddaniem, czy to do podzielni, czy do kontenerów, warto jest wyprać, żeby jednak nie oddawać komuś coś, co było brudne. Bo sami byśmy chyba nie chcieli czegoś takiego dostać. Tak więc w Warszawie jest współdzielnik, w Poznaniu jest chyba podzielnia, ale w różnych miastach mamy różne rodzaje podzielni. Tak naprawdę każdy taki box, w którym możecie zostawić ubrania nawet przy takich, powiedzmy, ośrodkach pomocy, to również jest swego rodzaju podzielnia. Oczywiście niechciane przedmioty możecie sprzedać. I tutaj przychodzą z pomocą na przykład grupy na Facebooku, na których możemy wystawić nasze przedmioty, bądź takie bazarki. Bardzo często nazywają się po prostu bazarkami. Możecie także użyć stron typu OLX bądź Allegro lokalnie. Oczywiście nie zapominajmy o Vinted, na którym teraz oprócz ubrań możemy wystawiać także rzeczy. I ja na początku chciałam wszystkie moje lepsze rzeczy wystawiać właśnie na takich platformach, ale powiem Wam o czymś, co mnie powstrzymuje, bo wydaje mi się, że to, co powstrzymuje nas bardzo często przed oddaniem naszych rzeczy, czy przed zrobieniem w nich researchu i porządku, to jest po prostu to przywiązanie, takie dziwne przywiązanie do rzeczy, których nie używamy, a z drugiej strony mnie jeszcze blokowało to, że muszę wysłać, że muszę zrobić zdjęcie na przykład bluzki, muszę ją wystawić, poczekać aż ktoś będzie chciał ją kupić i potem jeszcze tej osobie to wysłać. Było to za dużo kroków dla mnie, dlatego stwierdziłam, że wolę po prostu oddać te rzeczy, mimo że krok odświeżania ubrania wykonałam na początku, czyli pranie i prasowanie. Mimo wszystko, jeśli potrzebujecie jakoś wzbogacić swój budżet domowy, no to myślę, że właśnie korzystanie z takich portali teraz będzie to super opcja. No i nie zapominajcie o Waszych znajomych i rodzinie. Zapytajcie, czy ktoś z rodziny nie potrzebuje jakiejś rzeczy, która jest Wam niepotrzebna. Możecie się wymieniać ze znajomymi, bądź coś właśnie odsprzedać, zrobić jakiś bazarek lub wymiennik i gdzieś tam powymieniać się właśnie na przykład ubraniami. Myślę, że teraz szczególnie w wakacje możecie mieć czas na to, żeby zrobić porządek w szafie, w szafkach, nie tylko z ubraniami, ale również z innymi przedmiotami. I może wykorzystacie któryś z moich pomysłów na to, jak potem
zagospodarować dalej ich życie. Pamiętajcie, rzeczy mogą mieć zawsze drugie życie i nie ma co od razu ich wyrzucać do zmieszanych. W ogóle to jest najgorsza opcja. Dajcie mi znać, czy ten temat Wam się podoba i czy w ogóle Wy może w wakacje również zaczniecie trochę ograniczać konsumpcjonizm i trochę sprzątać, odgracać swoje mieszkania. Jeśli ten film Wam się podobał, to koniecznie zostawcie mi lajka, napiszcie komentarz na dole, możecie też zasubskrybować kanał i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Na razie.